Siemanko, siemanko, tu Akserfisz i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku jednoodcinkowców. Tak, polski język jest dziwny. Słuchajcie, poprzedni odcinek bardzo pozytywnie się przyjął. Widziałem bardzo fajne komentarze i widać, że podoba się wam ta seria, więc dzisiaj znowu bez owijania w bawełnę polecę wam trzy kolejne jednoodcinkowe anime godne uwagi, przynajmniej według mnie. Dobra, słuchajcie, lecimy z koksem. Na początek wspomnę o Polette Noisu. Nie jestem pewien, czy przeczytałem tytuł dobrze, ale wydaje mi się, że tak. Jest to historia, chociaż ciężko to nazwać historią, ponieważ jest to 3-minutowe anime, a fabuły tam brak. W każdym razie jest to krótka animacja studia Colorido, która przedstawia dziewczynkę i jej krzesło. Tak, jest dziewczynka, która ma krzesło i to krzesło w jakiś magiczny sposób ożywa. I wygląda to tak, że ta dziewczynka jeździ na tym krześle przez pola, łąki, lasy i tak dalej, i tak dalej. Jak to moja znajoma skomentowała, ależ to było urocze. Ja to skomentowałem, że to było przynajmniej dziwne, ale naprawdę podobało mi się to. Takie krótkie, kolorowe anime. Bardzo fajnie spędziłem przy nim te 3 minuty, tak więc polecam serdecznie. Drugim tytułem, jaki wam dzisiaj polecę, jest Kanojo to Kanojo no Neko. Jest to 5-minutowe anime opowiadające historię pewnej dziewczyny, a właściwie jej normalne życie pełne zarówno dobrych, jak i smutnych chwil. Co wyróżnia ten tytuł? Bowiem historia tej dziewczyny jest opowiadana z perspektywy kota. To właśnie jej kot opowiada, co widzi, jak jego pani się zachowuje, opisuje jej reakcje na wszystko. No i tytuł, pomimo tego, że wyszedł w 2002 roku, jest cały czarno-biały. Prawdopodobnie dlatego, żeby podtrzymać ten poważny klimat produkcji, który panuje przez te całe 10 minut jej trwania. Tak, produkcja trwa 10 minut, więc myślę, że warto poświęcić na to trochę czasu, ponieważ jest to dosyć wartościowy, krótki tytuł i naprawdę polecam się z nim zapoznać. No i pora na trzecie, najdłuższe i zarazem według mnie najbardziej godne polecenia w tym odcinku anime, czyli Bao Raihousha. Jest to tytuł, którego w Polsce nie zna praktycznie nikt, a trwa on 50 minut i wyszedł w 1980 roku, tak więc jest już dosyć stary. Dlaczego wam polecam ten tytuł? Otóż jest to bardzo typowy shonen, w którym pewien pasożyt Bao, po tym jak zostaje wszczepiony do mózgu, daje ludziom i zwierzętom nadprzyrodzoną moc. I główny bohater jest w posiadaniu takiej oto mocy i jego design podczas kiedy z tej mocy korzysta, jest po prostu przezajebisty, przynajmniej jak dla mnie. Nie jest to oczywiście produkcja jakoś skomplikowana, wymagająca myślenia. Jest to bardzo typowy shonen, który po prostu ma bardzo, bardzo prostą fabułę. Ale co najważniejsze, obejrzałem to tylko dlatego, że jest to anime na podstawie mangi Hirohiko Arakiego, czyli twórcy świetnego i propsowanego przeze mnie JoJo Bizarre Adventure. Zresztą tego można domyślić się po samym anime, gdyż idealnie pokazuje jego styl. Więc jeśli szukacie jakiegoś anime, przy którym nie trzeba myśleć, takiego z fajnymi walkami, prostą fabułą i takie, które można obejrzeć w jeden wieczór, to niech to będzie Bao Raihousha. Jakby nie patrzeć, jest to dzieło geniusza. Ostrzegam wszystkich wielkich patriotów, że nie znajdziecie tego nigdzie po polsku w internecie. Możecie to sobie obejrzeć tylko z angielskimi napisami, ale wszystko jest tam tak proste, że spokojnie, myślę, że to nie jest trudne do ogarnięcia, cała ta akcja, która tam się dzieje, tak więc niech was ten język angielski, z którym musicie się zmagać czasami, was nie odstraszy. To by było na tyle w tym odcinku jednoodcinkowców, oczekujcie kolejnych odcinków, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, na razie i cześć!